15 και θα διαβάσουμε Schenga από το Ζήτα κεφάλαιο. Ζήτα κεφάλαιο, 7ο κεφάλαιο Ιησούς του Ναβί, σελίς 215. Οι δε Ισραήλ Lecz synowie izraelscy targnęli się na to, co było obłożone klątwą. Achan, syn Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha z plemienia Judy, wziął nieco z tego, co było obłożone klątwą. Wtedy zapłonął gniew Pana przeciwko synom i wysłał Jezuę mężów z Jerycha do Aj, które jest koło Betawen na wschód od Betel i rzekł do nich, idźcie i przyprowadźcie wywiad w tej ziemi. Mężowie ci poszli, przyprowadzili wywiad w Aj, a kiedy wrócili do Jezuego, rzekli do niego, niech nie wyrusza cały lud, niech wyruszy około 2 albo 3 tysięcy mężów i uderzy na Aj. Nie truć tam całego ludu, bo tamtych jest niewielu i wyruszyło tam z ludu około 3 tysięcy mężów. Lecz uciekli oni przed mężami z Aj, a mężowie z Aj zabili z nich około 36 mężów i gonili ich od bramy miasta aż do kamieniołomów i pobili ich na zboczu. Stopniało przeto serce ludu i stało się jak woda. Wtedy Jezue rozdał swoje szaty i padł twarzą na ziemię przed skrzynią Pana i leżał tak aż do wieczora. Oni, starsi Izraelscy, sypali proch na swoje głowy i rzekł Jezue, ach, Panie, Panie mój, dlaczego przeprowadziłeś ten lud przez Jordan? Czy aby wydać nas w ręce Amorejczyków na zagładę, abyśmy płyli, pozostali po tamtej stronie Jordanu? O Panie, cóż wam powiedzieć, gdy oto Izrael odwrócił się tyłem do swoich nieprzyjaciół? Usłyszą to Kananejczycy i wszyscy mieszkańcy tej ziemi zwrócą się przeciwko nam i wytępią imię nasze z tej ziemi. Co wtedy uczynisz dla wielkiego imienia Twego? A Pan rzekł do Jezuego, wstań, czemu leżysz twarzą do ziemi? Izrael zgrzeszył, naruszyli moje przymierze, które im narzuciłem. Wzięli nieco z tego, co było obłożone klątwą. Ukradli, zataili i włączyli to do swoich rzeczy. Dlatego nie mogą synowie izraelscy ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, ale podają tyły swoim nieprzyjaciołom, bo sami zostali obłożeni klątwą. Nie pozostanę nadal z wami, jeżeli nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Wstań, poświęć lud i powiedz, poświęcicie się na jutro, gdyż tak mówi Pan Bóg Izraela. To, co jest obłożone klątwą, jest pośród ciebie, Izraelu. Nie będziesz mógł ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, dopóki nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Jutro rano wystąpicie według waszych plemion, plemię, które Pan przez los wyznaczy, wstąpi według rodów, a ród, który Pan przez los wyznaczy, wystąpi według rodzin, rodzina zaś, którą Pan przez los wyznaczy, wystąpi według mężów. Kto zaś zostanie przychwocony na tym, że posiada to, co jest obłożone klątwą, ten zostanie spalony ogniem ze wszystkim, co do niego należy, ponieważ naruszył przymierze Pana i dopuścił się rzeczy nikczemnej w Izraelu. Zwycięstwo przed kilkoma dniami w Jerycho. I zwycięstwo było nie do wiary, po ludzku niemożliwe, aby coś się stało podobnego, ale jednak Jezue, człowiek, którego wybrał Bóg, pokazał się Panu i Pan powiedział mu dokładnie, co ma zrobić. I jak człowiek wzywa głosu Pana, słyszy głos Pana, wierzy w głos Pana i jest posłuszny w głosu Panowi, i to jest droga. Powtarzam, wzywa, słyszy, wierzy, jest posłuszny i wynik tego jest, że Słowo Boże, które jest Słowem Bożym, działa między
tymi, którzy wierzą i człowiek według Słowa Bożego zawsze zwycięża w Nowym Testamencie poprzez Jezusa Chrystusa, ale to zwycięstwo dało wielką radość Jezułemu i ludowi izraelskiemu, ale i wielkie przekonanie. Widzieli, że Bóg jest z nimi i naprzeciwko nich było małe miasto, Aj. Wysłał szpiegów, powrócili i z przekonaniem wielkim szpiedzy i Jezuę też z wielkim przekonaniem przyjęli i powiedzieli, że nie idźmy wszyscy, starczy 2-3 tysiące, abyśmy poszli i nie jest potrzebne, aby wszyscy poszli i bez modlitwy. Poprawnie, bez wzywania i szukania, bez Słowa Bożego, bez prowadzenia Ducha Świętego, powtarzam, wielkie przekonanie, z wielką odwagą i zaufaniem w samym sobie, że mogą, nie zrozumieli, że nic nie możesz, jak Bóg nie jest z tobą. I to, co nam mówi Jezus Chrystus z całą pewnością, nic nie możecie zrobić wy beze mnie. Wszystko możecie wykonać wy razem ze mną. Dlatego apostoł Paweł z pewnością po objawieniach i po doświadczeniu życiowym mówi, że ja mam radość, abym miał, jak mam, jestem słaby, bo jak jestem słaby, jestem mocny. Nie tylko to, ale jak moja niesłabość jest doskonała, wtedy moc Boga w moim życiu jest zupełna. To jest bardzo coś poważnego. I szczególnie w czasach błogosławionych. Bardzo poważnego to jest coś. Abyśmy zrozumieli, że tylko Bóg zna, tylko Bóg może i tylko Bóg chce, ale nigdy nie zapominajmy, bracia i siostry, proście i będzie wam dane. Tylko ten, który prosi, przyjmuje. Nie przyjmiesz, jak nie prosisz. Proście i znajdziecie. Tylko ten, który szuka, znajduje. Nie możesz znaleźć, jak nie będziesz szukał, jak nie prosisz od Boga. Pukajcie i będzie wam otworzone. Nie będzie ci otworzone, jak nie zapukasz do Pana. To są duchowne prawa. Nieprzekraczalne. Nie patrz się na przeszłość, na teraźniejszość, którą Bóg cię błogosławił z łaski. To nie jest pewne błogosławieństwo w naszym życiu. Błogosławieństwo w naszym życiu jest tylko podarowane tym, którzy szukają i wzywają. Tym, którzy chcą. Tym, którzy nie mają przekonania w samym sobie. Dlatego apostoł Paweł w zupełnej trudności swojej powiedział: przyjąłem decyzję do śmierci i zdecydowaliśmy, abyśmy nie ufali samym sobie, ale Bogu żywemu, który wzbudza zmartwych. To jest wielka tajemnica i mógłbym powiedzieć, że to są podstawowe tajemnice, które musi zrozumieć i które musi przyjąć w swoim sercu człowiek Boży. I nie powinien o tym zapominać. Są też jeszcze inne, które nas prowadzą do innych schodków i poziomów błogosławieństwa, ale to jest podstawa. Podstawa chrześcijanina jest: proście i będzie wam dana. Nie będziesz miał nic, jak nie prosisz od Boga. I ile by to pewne nie było. I to zrozumiał bardzo dobrze Dawid, który jak zobaczył wielkie wojsko Filistyńczyków i powiedział: pójdę walczyć z nimi, idź. I wydam, i
wygrać nad nimi. Poszedł i wygrał. I znowuż po jakimś czasie znowu przyszli Filistyńczycy. Nie powiedział, że tak jak kiedyś poszłem, wie bardzo dobrze, że nic nie jest to samo, nic nie jest to same w naszym życiu. Wszystko jest co innego. To, że stało się wczoraj, nie jest pewne, że się stanie dzisiaj. Zapytał się, teraz pójdziesz znowu walczyć z nimi? Nie, teraz nie pójdziesz. Teraz zrobisz pułapkę na nich. Nie powiedział nic. I poszedł i zrobił tak, jak Bóg powiedział i wyciężał. Zaatakowali Filistyńczycy i Kielaj. Mamy później, nie. 300 osób jest nas i ściga nas Saul. I zapytam się. Pyta się, mam iść, będziesz z nami? Masz iść, poszli, zwyciężyli. Teraz Saul się dowiedział, przychodzi do Kiela. Teraz mamy pozostać i mamy odejść. Obronią nas mieszkańcy Kiela, którym pomogliśmy. Panie, pomogą nam. Nie, nie pomogą wam. Mamy uciekać? Tak, uciekajcie. Wielka praca jest. I to jest fundament w życiu chrześcijanina. I nie tylko to, εκατοντάδες παραδείγματα στην Παλαιά Διαθήκη, wiele przykładów w Starym Testamencie, które nam zostały dane, aby nas uczył Bóg ze Słowa Bożego, aby wszyscy razem z nadzieją, z Bogiem, abyśmy się modlili wszyscy razem. I tego pragnie Bóg. Jedności Ducha Świętego, jedności wiary, abyśmy mogli się modlić wszyscy razem. Co znaczy wszyscy razem? Z jednym głosem, z jednym duszą, sercem. Zupełna jedność. Zupełna jedność musi istnieć w rodzinie. Jak nie ma, wtedy rozwali się rodzina. W rodzinie, w kościele. W kościele tak ogólnie. I to jest przez naukę Jezus Chrystus i ze Starego Testamentu, ale szczególnie z Nowego Testamentu. I w taki sposób Jezue z wielkim przekonaniem, bo jest mały przeciwnik, a my jesteśmy potężnym wojskiem, zwyciężyliśmy w Jerycho i teraz to jest zabawka dla nas. Nie, to nie jest zabawka. Mogła być naprawdę zabawką, jak by nie stał się wielki grzech, którą wykonał Achan, który miał wpływ na całe wojsko. I dlatego bądźmy bardzo uważający na obrzydliwość, które mówi Bóg. I zobaczmy, czym jest obrzydliwością, bo od obrzydliwości jest uzależnione, czy będziesz pobłogosławiony, czy nie będziesz pobłogosławiony, albo nawet też męka i trud. Jeden da klątwę do Kościoła, obrzydliwość do Kościoła i cały Kościół będzie męczony. Dlatego co mówi Pan? Jak brat, który nazywa się bratem, jak mi się to podoba i jak tego się boję? Jak brat, który nazywa się bratem w Kościele jest przetecznikiem? W Kościele zabronione jest przeteczeństwo. Nie ma flertów w Kościele. Nie ma, abyśmy patrzyli się i abyśmy tak sobie pogadali, jest, abyśmy pomodlili się i abyśmy byli poprowadzeni, bo inaczej jest to wszeteczeństwo. I nie podoba mi się, jak to widzę u młodych, że pogadamy z sobą. Nie, nie pogadacie z sobą, z Panem znajdziecie. Bo jak nie znajdziecie z Panem, zginiecie. Zginiecie. Przeteczeństwo zabronione, chciwiec i chciwość tak samo jest wielkim grzechem. Bawochwalstwo. Co znaczy bawochwalstwo? Mam bałwana. Mam obrazek, mam krzyżyk schowany w domu. Złą rzecz jest, abyśmy mieli krzyżyk. Złą rzeczą, ani na żarty nie nosimy, ale nie uwielbiam tego. To dlaczego tego nie wyrzucasz? Przecież jest to bawochwalstwem.
to brzydzenie. To λατρεύεις, δεν το λατρεύεις, το έχεις όμως. Czy uwielbiasz, czy nie uwielbiasz, nosisz to. Και κρυμμένο στο σπίτι. I schowasz to, w domu. Είναι κοιμήλιο από τη γιαγιά μου. Βρε, πέταξε το για να γίνεται ευλογία στο σπίτι σου. Βίζω, το αβε było błogosławieństwo w twoim domu. Από τη γιαγιά σου. Εγώ είχα. Ja miałem. Από... Ot. Κατάγομαι από σόι, ε. Bo mam rodzinę szlachetną, haha. Στην Ελλάδα. Και είχα, μιλάμε για μεγαλεία, έτσι. Ε, και είχα μια, και μου έδωσε η κυρία μάνα μου μια εικόνα, μια Βυζαντινή. Matka, obraz, z Byzantium. Για σένα είναι, Γιώργο. To jest dla ciebie, όταν Γιώργο. Πίστεψα, jak uwierzyłem w to? Λέω, μάνα, για σένα είναι. Mówię, to jest dla ciebie, λέει, matko. Θέλεις, όχι, nie chcesz τego, nie. On, robi cuda, tego się boję, że on jest, że ona robi cudy. Γιατί τα θαύματα θα είναι αντίθετα από αυτά που θέλω εγώ. Które będzie robiła, będą odwrotne z tym, co ja chcę. Poszukaliśmy i wyrzuciliśmy wszystko, co mieliśmy. Mieliśmy krzyżyki i zważajcie. I tego nie sprzedajemy, bo mówi Słowo Boże, mówi coś, co jest bardzo poważnego. I nie powinniśmy o tym zapominać, że jak, gdzie to jest napisane, znajdę to. Ta glipta, lej, ton theon, to rzeźby θα bogów πετάς, θα τα κάψεις, wyrzuć, θα τα spal. Δεν θα επιθυμήσεις το nie będziesz και pragnął złota ani srebra, αυτόν, ούτε θα nich, το λάβεις αυτό στον ani εαυτό nie weźmiesz tego dla samego γιατί siebie, θα παγιδευτείς, bo γιατί wpadniesz είναι φδέλυγμα w πουλάπκę στο Θεό. I jest obrzydzeniem dla Boga. Και δεν θα πρέπει να φέρεις βδέλυγμα στον οίκον σου. I nie powinieneś dawać obrzydliwości dla swojego domu. Pamiętam τα πρώτα κηρύγματα που είχα κάνει στον πύργο, z pierwszych το λέγα kazań, αυτό και κοίτα κατνάνα, γιατί είχε κάτι σταυρουδάκια, χρυσά, το κατάλαβες, λέω, Άννα, είναι ζώνα βδέλυγμα από το πετάξουμε. Και όταν πηγαιρίσαμε σπίτι, και ένα ανάθεμα, λέει, ότι είναι ανάθεμα, τα πήραμε, τα βάλαμε σε μια σαπούλα και τα πετάξαμε στο σκουπιδιοντήρικε. I wrzuciliśmy do kosza. Bo chcemy błogosławieństwo Boże. Tak, ale wiecie, jaką wartość miała to wszystko. Ja wiesz, jaka jest wartość Ewangelii i błogosławieństwo Boże. To jest coś poważnego, bracia i siostry. Ξέρεις τι έκανε αυτός, ξέρεις αυτή τι κάνουν, ξέρεις εκείνη τι κάνουν. Robi, ten, który grozi. Δεν θέλω να μάθω τι κάνουν. Nie chcę. Άμα ξέρω ότι κάποιος κάτι κάνει που δεν είναι καλό, προσευχηθώ για αυτόν. Γιατί τον αγαπάω, θα προσευχηθώ, θα τον ευλογήσει ο Θεός, να τον σώσει ο Θεός. Μα δεν σώζεται αυτός. Nie może być zbawiony. Ποιος το είπε αυτό, δεν σώζεται αυτός. Kto to że nie może być zbawiony. Δεν σώθηκε ο Σαούλ. Tutaj και έγινε apostolem Saul i stał się apostołem Pawłem i on nie będzie zbawiony. Μην λιδωρούμε ποτέ κανέναν. Nie groźmy. Μην υποτιμούμε ποτέ κανέναν. Nikomu. Όλοι κάνουμε λάθη. Wszyscy popełniamy błędy. Ο αναμάρτητος πρώτος το λίγο βαλέτο. Bezgrzeszny niech rzuci pierwszy kamień. Και όλοι ελεγχθήκαν και wszyscy skontrολowani. Τους αγαπάμε, δεν τους κρίνουμε. Wszystko. Miłujemy ich. Γιατί όταν κρίνεις, θα κριθείς. Nie osądzamy ich. Bo jak będziesz osądzał i skazywał, sam będziesz skazany i osądzany. Miłujemy ich wszystkich. Wiesz, co on tamten, wszystkich miłujemy. Και τον ειδωλολάτρη, αυτό περισσότερο. I bawochwalcę, tak, jeszcze bardziej. I tego, który grozi, jeszcze bardziej. Δεν γινόμαστε όμως συμμέτοχοι αλωτριών αμαρτημάτων. Wspólnych grzechów, to jest coś innego. Miłujemy ich i modlimy się, aby Pan ich zbawił. Ale nie jesteśmy jednością z Nim, bo będziemy współuczestnikami grzecha oszczerca. Nigdy oszczerca. Zawsze dobre słowa. Όχι ψεύτικα, ούτε υποκριτικά. Oszustne, jak ten człowiek. Και nie jest warty i nie powinieneś i boisz się, bo jest pijakiem, oszczercem i zdziercą, nie będziesz z nim siedział, ale będziesz się modlił. Może go Bóg wyzwolić, oczywiście. Może go zbawić Bóg, oczywiście. Tutaj zbawił ciebie i mnie, jego nie zbawi. Nie ma człowieka, którego nie może zbawić Bóg, Chrystus. I dlatego przede wszystkim, co mówi Słowo Boże, módlcie się za wszystkich ludzi. Za wszystkich ludzi. I przetecznicy, bawochwalstwa, cudzołóstwa, rozpustnicy, złodzieje, chciwcy, pijacy, szczercy, zdziercy. I Bóg zrobi cud, ale zważaj ty na grzech swój i módl się za grzech innych, aby Pan ich zbawił.
Bóg niech daje nam mądrość i poznanie, abyśmy byli dobrymi chrześcijanami. Co znaczy dobry chrześcijanin? Słucham Słowo Boże, wierzę w Słowo Boże, jestem posłuszny w Słowie Bożym i działam zgodnie ze Słowem Bożym. I zobaczysz, co Bóg zrobi. Jednak Jezue zupełną przekonaniem w sobie powiedział, idźmy. I poszli i przegrali. Małe miasto, nie było to Jerycho, ani mury nie były Jerycho. Małe miasto, kilka ludzi tam było. Ale jak Bóg nie jest z tobą, nic ci nie pójdzie dobrze. Wszystko się będzie psuło i cokolwiek będziesz robił, nic ci się nie będzie udawało. Będziesz starał się i nigdy nie dotrzesz. Przegrali, zostało zabitych 160 mężów, 130 mężów. Jezu, jak to zobaczył, padł na kolana. Panie, porzuciłeś nas. Znowuż nie zrozumiał nic. Panie, porzuciłeś nas. Zostawiłeś nas. Co się teraz stanie dla Twojego imienia? Co się z nami stanie? Błąd modlitwy. To nie znaczy, że go odrzuca Bóg. Nigdy Bóg nie odrzuca nikogo. Poprawia nas Bóg. I to chcemy. Poprawy chcemy, bracia i siostry. Bo jak nie poprawimy się, wtedy gorzej przyjdzie. Jak trwamy w naszym zdaniu, wtedy jeszcze gorzej wszystko zrobimy. Dlaczego nas tutaj przyprowadziłeś? Mogliśmy tam pozostać przed Jordanem. I Pan powiedział, wstań, co ty robisz? Chodź, ci wytłumaczę, jaką piękną rzeczą to jest. Chodź, ci powiem. Załamałeś się. Wszystko wyrzuciłeś. Mówiłeś, zginęliśmy. Mówisz, że było lepiej przed Jordanem. Co ty mówisz? Co ci się stało? Kto was oszukał, mówi Paweł Galatom. Co ty mówisz? Chodź, ci wytłumaczę. Wiecie, dlaczego się to stało? Przede wszystkim, jakbyś się mnie zapytał, nie stałoby się to. Bo bym ci wytłumaczył wtedy. Jaką dobrą rzeczą jest, jak pytamy się Pana przed przyjściem zagłady. Ale jak popełnimy błąd, znowu pytajmy się Pana, dlaczego Panie, a nie kłóćmy się z Panem, co zrobił Jezus? Porzuciłeś nas. Ty jesteś winny, że nas porzuciłeś. Chrystus mówi nam, że nie porzucę was ani po wszelkie dni waszego życia aż na wieki wieków. Dlaczego nie jesteś z nami? Ja jestem z tobą, ty jesteś ze mną. I to jest pytanie. Chodź, ci wytłumaczę. Nie rozkazałem, abyście nie wzięli nic ze skarbów Jericho, bo jest klątwą. Wzięli jednak. I stało się to klątwą dla niego i całe wojsko stało się klątwą. Rozumiesz teraz? I nie będę z wami, jak nie wyjdzie ta klątwa, tę obrzydliwość, to obrzydzenie. Jak nie odejdzie, jak nie odrzucicie i nie oczyścicie się, nie będę z wami. I bracia i siostry, tutaj jest to, jest to, ten znak w Piśmie Świętym, jacy błogosławieni jesteśmy my, bo wtedy wiecie, jak wychodziło ta klątwa poprzez ukamieniowanie, nie było przebaczenia. Teraz wiecie, jak wychodzi klątwa i obrzydzenie z upamiętaniem i z modlitwą do Chrystusa. I to jest coś pięknego. Jesteśmy w zupełnym innym okresie. Nie jest inny Bóg. To jest ten sam Bóg. Ale teraz Bóg stał się człowiekiem. Stał się barankiem Bożym. Wylał swoją krew za nasze grzechy, za nasze błędy.
I mówi do Jezuego: chodź, powiem Ci, co się stało i dlaczego nie jestem z Wami, ani nie będę z Wami. Po pierwsze, naruszyli moje przymierze, które im narzuciłem. Po drugie, wzięli nieco z tego, co było obwiążone klątwą. Po trzecie, ukradli. Ukradli. Dlaczego ukradli? Bo złoto i srebro było dane Panu, ofiarowane Panu. Nie tylko wzięli to do swojego domu, ale i ukradli to od Pana. I może człowiek kraść Panu, może, bracia i siostry. Nie dajecie dziesięcin i wypróbujcie mnie. Jak nie dajecie to, co powinniście dawać Panu, jesteście złodziejami. I my co jesteśmy winni Panu? Nie jesteśmy winni pieniędzy Panu. Panu jesteśmy winni uniżenie. I szczególnie, bracia i siostry, dwie rzeczy są te, które jesteśmy winni. I za każdym razem, jak to czytam, boję się, ale i raduję się. Mówi apostoł Paweł: bo pomimo, że znali Boga, że jest prawdziwy, do nas to mówi, nie wychwalili Boga, tego jako Boga, ani nie dziękowali. Jak człowiek poznaje Boga, tak jak my, bo wezwaliśmy imię Chrystusa i zbawił nas Chrystus, przyjęliśmy chrzest w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, odrzucił nasze cielesne, grzeszne ciało i przyodział nas Chrystusem, ochrzcił nas w Duchu Świętym. Wzywamy Go i słyszy nas i odpowiada nam i przemawia do nas. Wypełniamy się w Duchu Świętym. Jak poznawszy Boga jako prawdziwego Boga i nie uwielbili Go, nie uwielbiają Go nie w słowach i językiem, ale z prawdą i z uczynkami poprzez ich życie i nie są wdzięczni Mu, nie dziękują Mu, nie językiem i słowami, ale ich życiem, prawdą i czynem. Wtedy wiecie, co się staje z nimi. Znikczemnieli w myślach swoich. Ich myśli zamiast są z mądrością i poznaniem, są z marnością. Marność, marnością, wszystko marnością dla takich ludzi, którzy pomimo, że poznali Boga, nie wychwalali Go i nie dziękowali Mu. I nie, że są ich myśli głupie, mówią coś innego. Nie rozumieją. Zamiast pocieszać tego, który chce pocieszać, kontrolują. Zamiast kontrolować tego, który potrzebuje kontroli, wzmacniają go i pocieszają go. I stają się też nauczycielami. Jak nie masz tej wdzięczności do Boga, po pierwsze, za Jego Kościół. Ja dzisiaj wychwalałem Boga za Kościół, nasz bracia i siostry. Nie ma braków, nie mamy błędów. Dużo, bardzo dużo. Ale wiecie co, bracia i siostry, jesteśmy umiłowani. I to jest cecha. Miłujcie się nawzajem. To jest przykazanie. Jak błędy popełniasz, miłujesz mnie, bo miłość nas łączy. Wszystko inne Bóg nas wszystko uporządkuje. Jego nie jest Kościół, ja zbuduję Kościół. Ja zbuduję. Ty możesz ukształtować mnie, jakbyś mógł, zostawiłbym cię, ale nie możesz. Ani ja nie mogę ciebie ukształtować. Ja to, co mogę zrobić, jest pójdę do Chrystusa i upamiętam się. Samego siebie mogę uporządkować, nie innego. Jak nie mamy wdzięczności Bogu za braci naszych, za wszystkich braci, za mądrych, za niemądrych, za małych, za dużych, bo Pan ich dodał do Kościoła. Kto ich dodał do Kościoła? Ty, ja. Ja przyszłem sam. Nikt nie przyszedł z nas sam od siebie. Pan ich przyprowadził, wychwala ich.
Pan zapisał ich imię do księdza, do księgi życia. Dziękujemy Bogu za wszystkich braci, za i rodzą wszyscy, i mam radość wielką. Ale niestety tylko robią dwoje dzieci. Ja chcę, aby rodzili ponad cztery. Jak im to mówię, nie słuchają mnie. I mówię, Panie, ja chcę... Bóg niech nas zachowa. I teraz pomodlę się. Niech zrobią, niech rodzą bliźniaki. I mają co zrobić. Błogosławieństwo Boże jest dzieci. Wielkie błogosławieństwo. Zmienia się cała rodzina. Już nie mówmy innym razem, powiemy o dzieciach. Teraz powiedzmy o wdzięczności, którą powinniśmy mieć przed Bogiem, ale i też wychwalanie. Jak wchodzisz do kościoła i nie wychwalisz za to, co widzisz i nie jesteś wdzięczny za to, co robi Bóg, wtedy twoje myśli będą marnością. Wszystko będzie marnością. I nie tylko to. Ale i serce pogrążyło się w ciemności. Ma gorzkość i zamiast być mieszkanie Chrystusowe, serce staje się gorzkością. Wiesz, co to znaczy gorzkość? Nie może się radować. Nie może wychwalać. Dlatego upamiętajmy się, bracia i siostry. Jest potrzebą, abyśmy się upamiętali, abyśmy wychwalali Boga. I wychwalajmy Boga za tego człowieka, za tamtego człowieka, za wszystkich. Wychwalajmy Boga. Bóg niech nas zachowa. I w taki sposób, bracia i siostry, ukradli i skłamali. I skłamali. Zataili te naczynia w swoich domach i dlatego cały Izrael nie będzie ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, ale podają tyły swoim nieprzyjaciołom, bo sami zostali obłożeni klątwą. Jeden dał klątwę. Powtarzam, jesteśmy błogosławieni, bo dzisiaj jeden dał przebaczenie. I ten jeden nazywa się Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. Jeden dał błogosławieństwo. Z jednym przyszła śmierć, z Adamem. I drugi, Adam, wieczne życie. Wtedy w Starym Testamencie ukamieniłowanie i śmierć. Dzisiaj w Nowym Testamencie przebaczenie i życie wieczne. Dziękujemy Bogu, bracia i siostry. Dziękujemy z całego serca. Co mamy powiedzieć? Tylko chwała, aleluja i dziękuję. Wiesz, co znaczy, że popełniam błąd i nie mam smutku, bo Chrystus zapłacił, ale i upamiętuję się, bo jak nie upamiętuję się, wtedy będę płakał. I usłyszał to Jezue. Zrozumiał to i mówi, teraz to poprawię. Co musimy zrobić? Zawołaj wszystkich i ja ci powiem, kto dał tę klątwę. Zawołał rodziny, zawołał pokolenia, plemię i jednego męża. I znalazł się Achan. I teraz zobaczcie, jaką poważną rzeczą jest to. Teraz musisz go złapać. I musisz spalić cały jego majątek i musisz ukamieniować cały jego dom, wszystkich krewnych. To jest coś strasznego. Wtedy był jeden, dawał grzech, cały dom kończył. Saul dał grzech, całego rodzina została zniszczona. Jeden daje zbawienie, cały dom jest zbawiony. Uwierz ty i będziesz zbawiony, ty i twój dom. To jest prawda? Tak, to jest prawda. Tak, to jest prawda. Co zrobi Bóg? Wielkie rzeczy. Zbawi twoją matkę? I mówię, mówiłem. Moja matka nie mogła być zbawiona. Moja matka mnie urodziła. Ja jestem dobrym owocem, czyli moja matka jest dobrym drzewem. Czyli z całą pewnością ją zbawi. Jeszcze nie jest pokazane to.
będzie pokazany. I wiecie, kiedy się to pokazało? 40 dni przed śmiercią mojej matki. 40 dni przed śmiercią Pan ją na nowo narodził. Chronia. Lata odwrotne. Męczyła moją żonę, moja matka, męka. Ja byłem w pracy, moja żona się męczyła, ale przed śmiercią, poszło, przed kilkoma godzinami, i mówię, mamo, kochasz mnie? Kocham cię, ale kocham bardziej Annę. Co robi Bóg? Zbawi moją matkę, która nie wierzy. Tak, oczywiście. Zbawi moje dzieci, które jeszcze nie przyszły. Oczywiście. Jak nie jestem dobrym, przecież jestem dobrym drzewem, nie mam dobrych owoców. Od owocu jest widoczne drzewo, ale i owoc jest widoczny też z drzewa, ale i drzewa z owocu. Ο καλός καρπός έχει βγει από καλό δέντρο. Dobry owoc wyszedł z dobrego drzewa. Gdy się stanie, błogosławieństwo przyjdzie. Σίγουρα. Na pewno. Άμα το λέγα εγώ, μην πιστεύετε. Jakbym ja to mówił, nie wierzcie mi, ale to mówi Słowo Boże. To mówi Słowo Boże. I αυτό τι πρέπει να κάνουμε. Dlatego co powinniśmy zrobić? Nie πρέπει να λέμε. Nie powinniśmy mówić. Για αυτούς που δεν έχουν πιστέψει ακόμη, dla tych, πρέπει να προσευχόμαστε υπέρ αυτό. Musimy μα modlić się μας ταλαιπωρούνε, tak, μας, oni μας męczą, μάχονται, walczą z nami. Προσευχή σου, αδερφέ, pomódl się, bracia, aby ich zbawił Chrystus. Εδώ έσωσε το Σαούλ και τον έκανε Saula Apostolo Pavlo. I uczynił go apostołem Pawłem. Teraz σώσει τώρα τη μάνα nie zbawi mojej matki. Teraz jest w niebie. I mojego ojca, i moją teściową zbawił, i teścia, i matkę moją, i moją siostrę zbawi. Wszystkich zbawi. Dlaczego? Bo jest dobry nasz Bóg. Jak to uczyni? Ja tego nie wiem. Jak to zrobi? Nie wiem. Ale wiem, że to zrobi. I dlatego, że wiem, że to zrobię, pomagam z moją modlitwą. Dlaczego? Εγώ θα βοηθήσω, ja pomogę. Tak, oczywiście. Dlaczego Γιατί pomogę? Bo jestem pośrednikiem. Zrozumieliście, bracia i siostry, jesteście pośrednikami. I królami jesteście i macie królewską władzę, abyście szli do Pana i abyście mówili, potępiam diabła i wyzwol Ojca mego, ale i pośrednikiem. Idę do Ojca w imieniu Jezusa Chrystusa i mówię, zbaw moją matkę, mojego ojca, moje dziecko. I zrobi to Bóg, gdyż jesteś pośrednikiem. Jesteś pośrednikiem, czy nie jesteś? Jesteś, czy nie jesteś? Wierzysz, że jesteś pośrednikiem? Wierzysz, że masz królewską władzę? Wierzysz, że masz pośredniczą modlitwę? Przecież to mówi Słowo Boże. Nie mówi, proście i będzie wam dane. I załamuję się i nie proszę. Jestem załamany. I nie przyjmiesz. Ten, który prosi, przyjmuje. Ten, który szuka, znajduje. Dlatego, bracia i siostry, powiem wam to coś ostatniego. Mamy odpowiedzialność. Bóg będzie mówił nam, dlaczego nie modliłeś się za swoją matkę, Jorgo? Dlaczego nie modliła się Anna za swoją teściową? Modliliśmy się. I przychodziła do kościoła i wychwalała i umiłowała brata Stafi i mówi, to jest dobry, ty nie jesteś dobry. Bracia i siostry, mamy władzę, nie mamy chluby z tego. Tracimy ją, jak nie pytamy się Boga. Tracimy ją, jak nie prosimy od Boga. Ο χριστιανός που πλησιάζει το Θεό, przybliża się do Boga, musi να ξέρει, wiedzieć, να πιστεύει δηλαδή, musi wierzyć, να έχει επίγνωση ότι ο Θεός ma mieć poznanie, είναι że και γίνεται μισθαποδότης, staje się zapłatą, όμως μόνος τους εξητούντας αυτόν. Powtarzam, είναι και γίνεται μισθαποδότης, jest i staje się zapłatą, μόνος τους εξητούντας αυτόν. Για τους άλλους δεν γίνεται. Dla innych nie jest. Δεν γίνεται. I przychodzimy do kościoła na marne. I nie prosimy, bo nie bierzemy, bo nie prosimy. Nie, albo prosimy, ale źle prosimy. Nie prośmy
abyśmy mieli dobrobyt, ale aby było to zgodne z wolą z Boga. Jak prosimy zgodnie z wolą z Boga, wtedy staje się cud. Wtedy Bóg nas wysłuchuje. I jak wiemy, że Bóg nas wysłuchuje, wtedy prosimy dalej. I przyjmujemy o cokolwiek Go prosimy. I dziękujemy Bogu, bo nie jesteśmy w Starym Testamencie. I Stary Testament dla nas jest dla nauki i wychwalamy Boga za to, bo jesteśmy w Nowym Testamencie, ale dziękujemy Mu jeszcze bardziej, bo łaska Boga jest, że jesteśmy w ostatecznych dniach w Nowym Testamencie. Ostatnim pokoleniu. Kończy się ludzkość, bracia i siostry. Jeszcze trochę i kończy się ludzkość. Stanie się porwanie Kościoła. Και τότε θα ξεκινήσει μια καινούργια ανθρωπότητα, χιλιετής βασιλεία. Και πια οι άνθρωποι θα είναι αυτοί που βάλανε το χάραγμα και μείναν κάτω και τα παιδιά τους. Αυτοί που βάλανε το χάραγμα θα ζουν 100 χρόνια, αυτοί που τα παιδιά τους θα ζουν 1000 χρόνια. Δεμένος ο διάβολος, związany διάβολ, βασιλής και ιερής του υψίστου επί της γης, όχι διαπίστεως όπως σήμερα, przez wiarę, tak jak dzisiaj, ale poprzez to, co będziemy widzieć. Chrystus będzie królował. Jesteś pewny, to, co mówisz, Jorgo? Czy to są bajki? To jest zupełna prawda, bo to jest Ewangelia Chrystusowa. To jest zupełna prawda. Dzisiaj jednak jesteśmy królami i kapłanami Najwyższego poprzez wiarę. Bez wiary nie jesteśmy. Για τις πίστεως είμαστε, γι' αυτό δοξάζουμε το Θεό, ευγνωμονούμε το Θεό, jesteśmy και Bogu, ο Λόγος μας έχει εξουσία nasze, και η προσευχή μας έχει δύναμη. Αμήν.